mogę dzisiaj panu, panie prezydencie, przekazać z wielką radością uchwałę Rady Miejskiej miasta Schwedt. Dass die Stadt Schwedt diese Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt sehr unterstützt. W uchwale tej napisane jest, że miasto Schwedt wspiera starania Szczecina w dążeniach do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje na pograniczu polsko-niemieckim, w pobliżu Szczecina, w związku ze staraniami naszego miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Miasta niemieckie, niemieckie gminy podejmują uchwały o poparciu dla Szczecina starającego się o tytuł Europejska Stolica Kultury 2016. Dzisiaj z takim poparciem przyjechał do nas burmistrz Schwedt. Wir unterstützen die Bewerbung der Stadt Stettin als europäische Kulturhauptstadt, weil die Region dort kulturell sehr gut zusammenwachsen kann, weil Stettin eine große Historie hat und sich durchaus auch hier europäisch einbringen kann. Und in unserer Stadt gibt es mit den Uckermärkischen Bühnen auch eine Kultureinrichtung, die dort sicherlich mit Projektarbeit auch mitwirken könnte. Okazuje się, że promieniowanie kultury to jest takie wzajemne dawanie i branie, przekracza granice państwa. Polacy i Szczecinianie jeżdżą tam do dużego centrum handlowego Oder Center. Miasto Schwedt właśnie taką uchwałę podjęło o poparciu dla wielkiego Szczecina, wielkiego swojego sąsiada, starającego się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Przywożą też projekty, konkretne projekty, które mogą być wpisane do aplikacji Szczecina w tej sprawie. Liczba projektów, które spłynęły ze strony niemieckiej, jest niewiarygodna. Jest już ponad 100. Są to bardzo mądre, bardzo ciekawe projekty, które myślę przyczynią się do poważnego uatrakcyjnienia naszej aplikacji.